Siemanko, z tej strony z boku. Słuchajcie, szybka dziesiątka, czyli 10 pytań od Was do mnie z okazji dziesięciolecia mojej działalności artystycznej ZBUK. Zaczynamy! Dobra, pierwsze pytanie. Jak przebiega proces powstawania płyty? Więc u mnie proces powstawania płyty to jest spontaniczny zawsze. Nigdy jakby nie mam jakiegoś tam planu przygotowanego, raczej nie robię też koncepcyjnych albumów. Także zawsze jest najpierw beat, którym się inspiruję, potem piszę tekst, na końcu nagrywam. No a inspirację czerpię z życia, z filmów, z innej muzyki, innych wykonawców, także skąd się tylko da. No i tyle. Drugie pytanie. Dlaczego rap? Na Twoim Instagramie można zauważyć, że granie w kosze i gotowanie idzie Ci świetnie. Dlaczego rap? No rap to moja pasja główna, mój sposób na życie i nie wyobrażam sobie bez rapu życia. Ale jak wiadomo, jak każdy człowiek, mam jeszcze jakieś inne zainteresowania, więc u mnie jest to koszykówka, w którą lubię sobie popykać na świeżym powietrzu i na konsoli. No i do tego gotowanie, teraz mamy kwarantannę, więc mam o wiele dużo więcej czasu, żeby móc sobie spędzić nad tym gotowaniem trochę, poświęcić temu czasu. No i tyle. Pytanie numer 3. Smak dzieciństwa to... Dobre pytanie. Smak dzieciństwa to... Myślę, że będą to owoce, które żeśmy podkradali z chłopakami z okolicznych działek. I z tym mi się chyba dzieciństwo kojarzy. Także polecam. Oczywiście wszystko w miarach z głową i z rozsądkiem. Pytanie numer 4. Możesz zmienić jeden moment w swoim życiu. Jaki to moment? No więc myślę, że jest dużo takich momentów, które pewnie bym postąpił inaczej. Ale jestem też zwolennikiem tego, że wszystko w życiu dzieje się po coś. No i tak jak głębiej się nad tym zastanowię, to nie zmieniłbym niczego. Wszystko się dzieje właśnie po coś i te sytuacje, które też były przykre czy gorsze, miały wpływ na to, jakim jestem dzisiaj człowiekiem, więc nic raczej bym nie zmieniał. Pytanie numer... Nie wiem ile, ale odpowiem na nie za chwilę. Jeśli mógłbyś dać rady samemu sobie sprzed 10 lat, to co byś sobie przekazał? Nie ufaj tak łatwo ludziom, Michał. Myślę, że to bym sobie głównie przekazał, żeby nie ufać tak łatwo wszystkim i parę razy się przez to przejechałem. No i to w sumie tylko tyle. Kolejne pytanie. W jakim koszykarskim klubie grałeś i na jakiej pozycji? Więc grałem na pozycji numer 1, czyli point guard, czyli rozgrywający, a grałem w klubie MKS Smyk Prudnik. Serdecznie pozdrawiam. Niektórzy moi koledzy do dzisiaj uprawiają ten sport zawodowo. Także pozdróweczki dla Was. Koszykówka, piękny sport. Chyba 3 ostatnie pytania. Czyli domyślam, albo 4, czyli jestem na 6. Czy przez te 10 lat na scenie miałeś moment w swoim życiu, że chciałeś to rzucić? Nie miałem takiego momentu przez te 10 lat. Wiadomo, bywały chwile zwątpienia, chwile gorsze, chwile lepsze. Ale no robię to już 10 lat i nigdy nie myślałem o tym, żeby rzucać muzykę. Jak zaczynałem robić rap, to nie zarabiałem na tej muzyce ani grosza, tylko dokładałem do niej. Jest to mój sposób na wyrzucanie z siebie emocji, dobrych, złych, moje katarzis i nie wyobrażam sobie życia bez muzyki, nawet gdybym miał nagle nie być po prostu takim popularnym raperem, to i tak bym robił tą muzykę po prostu dla siebie, bo ją kocham i tego potrzebuję. Jaką postacią z bajki jesteś? Też ciekawe pytanie. Jaką postacią z bajki? Powiedziałbym, że Królikiem Baksem. Nie mam tutaj jakiejś historii do tego dopisanej wielkiej, ale no, zawsze jakby uwielbiałem bajki z Królikiem Baksem. Ogólnie Warner Brothers, bajki Disneya chyba mniej, ale Królik Baks to dobry ziom i zawsze sobie dawał radę z tym kusującym na niego Elmerem, także Królik Baks. Przedostatnie pytanie. Jak i z kim siebie widzisz za 10 lat? No więc mam nadzieję, że za 10 lat będę obchodził 20-lecie działalności artystycznej z tymi samymi ludźmi, z którymi obchodzę teraz, bo też są ze mną 10 lat. Nie chciałbym ich zmieniać. Mamy zajebistą, zgraną ekipę, mam zajebistych przyjaciół, rodzinę. No i tyle. Chciałbym z tymi ludźmi spędzać kolejne 10 lat i ile Bóg da, tak naprawdę. Także zdrówka dla nich i pomyślności życzę. Ulubiony koszykarz NBA.
Kobe Bryant, bez zastanowienia. Kobe Bryant to mój ulubiony koszykarz NBA. Bardzo mnie dotknęło to, jak dowiedziałem się o tym, że zginął wraz z córką. Będę go miał zawsze w serduchu. Czułem, jakby zmarł mój dobry ziomak. Rest in peace, Kobe. Legendy żyją wiecznie. Co? Wyczyszczone. 10 pytań. Czekajcie na więcej. Będziemy na pewno jeszcze takie cykle wrzucać. Odpowiedzi. Zadawajcie pytania. Bądźcie aktywni na naszych social mediach. Youngblood, ZBUK, AU. Wpadamy w klub. Robię to znów. Dwa razy whisky. Dwa razy lód. I jeszcze puch. I jeszcze jeden. To jest Minecraft. Hej, jestem u siebie. Grasz w kosza i gotowanie też ci nieźle idzie. Kurwa, jeszcze raz to muszę przeczytać, co? Bo to jest jakieś tak kurwa napisane. Chciało się być raperem? To teraz trzeba sprzątać. Kurde lola. Zobacz. Magia internetu, co?